pobliżu górskich bloków i pokażemy Wam, jak bardzo przydatne rzeczy ludzie wyrzucają na śmietnik. Jesteśmy teraz w śmietniku jednego ze znanych supermarketów i tutaj mamy doskonały przykład na to, jak sklepy wyrzucają rzeczy, które tak naprawdę możemy jeszcze zjeść, spożyć. Zwykle, jeżeli produkt, żeby data ważności produktu przekracza 3 dni, sklepy wyrzucają takie produkty, bo wiedzą, że po prostu już nikt tego nie kupi. Tutaj mamy doskonały przykład na marnotrawienie jedzenia. Kiedy je wyrzucono, większość tych jajek z pewnością nadawało się jeszcze do użycia. Tutaj jest napisane, że wrzucamy tutaj do tego pojemnika świetlówki oraz baterie. Niestety. Niektórzy ludzie mamy. Nie wiem. Tutaj mamy pojemnik za szkło opakowaniowe. Niestety w środku niektórzy ludzie tam rzucili butelki foliowe i tutaj można znaleźć dużo butelek plastikowych, co raczej nie należy do szkła opakowaniowego. Wchodząc do śmietnika rzuciła mi się właśnie koszula, którą można by było oddać do oddalonego 500 metrów pojemnika na używane ubrania. Idziemy teraz do śmietnika w sąsiednim bloku. No to wchodzimy. Już na pierwszy rzut oka zauważyłem jakiś kabel, więc zaraz zobaczymy, co to jest. O! Jack, duży, może się przydać. Zobaczymy, co z tym można zrobić. Niezniszczona, czysta marynarka. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok. Chyba jest ok. Baterie i świetlówki. W kolejnym pojemniku znaleźliśmy musi, które wygląda raczej na zdatne do spożycia. No i pachnie dobrze. Więc wątpię, żeby miał jakiegoś grzyba czy coś takiego. W pojemniku na szkło opakowaniowe mamy po raz kolejny torebki foliowe, nawet kawałki tektur, nakrętki plastikowe i plastikowe butelki standard. Nawet kozi naturalny ser do smarowania. Zobaczmy, co kryje kubeł ze szkłem opakowania. No jak widać, świetlóweczki, a szkło opakowaniowe to raczej nie jest. No i jeszcze widzę. Tego pojemnika na świetlówki. No jak widać, puszeczek to tu jest parę, a świetlóweczek to tak jakby brak. O! Telewizor! Ładno! Ups! Jak widać, można tu znaleźć wiele ciekawych rzeczy, ale to rozrywka jest.